Witam Was tutaj, cześć, Czarny Znowuż. I po dość długiej przerwie, bo nie wiem jak dotrzeć do PlayStation, witam Was w kolejnym odcinku z City Skylines PlayStation 4. Mamy tutaj nasz wspaniały scenariusz, miasto ogrodów, tutaj sobie cały czas robimy inaczej miasto szczęścia. I co dużo mówić, tak, przemysłem się nie będziemy zajmować, ponieważ prawdopodobnie mi się już nie będziemy w ogóle zajmować. Tak mi się wydaje, dziwna etapa, ponieważ... W sensie, może poza odcinkami, jak sobie wezmę tleka na górę czy cokolwiek, to wtedy tak, faktycznie może sobie pokręcę, tutaj coś pozmieniam, ale fizycznie, faktycznie nie mam po co. Dobrze, no i tak, dzisiaj chciałem zająć się tym przemysłem, czyli go rozbudować. Natomiast zanim to, to ja zrobię pauzę budującą napięcie i tu musimy trochę przebudować. Ponieważ mamy dosyć dużo pieniędzy, jeżeli ktoś tego by jeszcze nie zauważył. I tak, cities jak cities, działa jakby nie działał. Nabrzeże, to jest to. Więc widzicie, jak to mniej więcej działa. Właściwie to raczej nie działa. No bo, no. Ale nie ma. No tak, czy jak. Strasznie się laguje, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. O, już się odwiesił. Ale nie, odkąd dzisiaj odpaliłem PlayStation, to jest strasznie ślady. W ogóle szkoda, że cały czas się nie pojawiła ta aktualizacja poprawiająca. Strasznie by nam pomogła, ale... No jak widzimy, paradoks ma nas gdzieś. To nie to, że coś nowego, ale... Ale kurde, no... Wydajecie niegotowy produkt, a później jeszcze nie chcecie zrobić aktualizacji... Tak, jakby go poprawiła. No mam, jeszcze raz to... A ja nie to doduję takich rzeczy. No mam, to wywalmy. I co ważniejsze, to tutaj... Trzeba sobie, a właśnie... Zdjąć teren, żeby te statki nam tutaj nie ugrzęzły przypadkiem w jakimś miejscu. Bo to byłoby naprawdę nieciekawe. No. Tu sobie wygrywajmy kawałek miejsca. Git. I postawmy sobie tak. Statki. A zaczęło się ładować. Świetnie. To jest towarowe. To tak, tutaj sobie damy jeden towarowy. W ogóle, czy my tu mamy jakikolwiek pasażerski? Nie, nie się jak przecież. W teorii. Jak to niemożliwe podłączenie? A, bo most. Sejo, most. To nie było odpowiednio na brzegu, żeby... Nie. To, że pod mostem jest, nie może się było. I co, ja on tutaj postawię. W sensie może gdzieś tutaj postawimy, ale... Bo to by na pewno im pomogło turystycznie. To w ogóle widzę, czekaj. Mi się już wydaje, że ja mogę to postawić gdzieś tutaj nawet. Ja po prostu by nie aż tyle płynąć. To mi brzmi obficie. No, to zaraz sobie wymyślimy, bo jeżeli możemy zrobić taką część turystyczną po tej stronie. Mamy trochę chęci na handel i turystykę. Pamiętajcie, że my musimy też coś po tej stronie wybudować, ale wydaje mi się, że chyba rzeczywiście najlepiej będzie to na razie i tak, no wszystko gdzieś tutaj widzieć. No, tak czy siak, zanim to mieliśmy na razie to postawić. I tu właśnie miał być drugi strony, ponieważ sobie wyburzymy ten, o ten dworzec. No już dziękuję bardzo, on tutaj dosyć długo stał i... No i na razie to dziękujemy mu. Naprawdę nam pomógł, był fajnie użyteczny, ale... Ale... Nadszedł czas na zmianę. Czy dawno to się okaże. Więc tutaj sobie przyjdziemy trochę, już nie wydaliśmy, a właściwie jeszcze nie zaczęliśmy go robić. Wywalmy to całe to blisko. A tu nie. Tu dalej. Tu będzie jechać sobie... Tu. I tu. Dobra, tak, to dotąd chyba jest dobrze i teraz tak. A niestety tu naszą autostradę i stąd my tu sobie wykończymy. Tak, tu mamy nasz podjazd, taki standardowy. Teraz tak. Tutaj jakoś to wykręcałem go tutaj, ale dobra, na razie nie będę to ignorować. No takie. Wywalmy to, jest to, mamy już połowę zrobioną. Ale zróbmy sobie ostry zakręcik, żeby udało się wykręcić. I teraz tak, to sobie przerzucimy. I w teorii, jeżeli dobrze obliczyłem, w co wątpię, to wystarczyłoby, żebyśmy teraz stąd... Czekaj... Stąd tu jakoś powinien właściwie ładnie już dojść. No i ładnie doszedł, owszem. No bo natomiast stąd w tu będzie większy problem, ponieważ... Powiedzmy, że sobie dojedziemy do jakiego momentu. Tu będziemy na czterech. Perfecto mobile, powiem mu tyle, perfecto. No i tu oczywiście jakiś musimy sobie zrobić jeszcze dojazd, ale to... To będzie, powinno być tutaj najprostsze, że jest
tego wszystkiego, co tutaj robiliśmy. O, patrzymy. No ma, to mamy dotycznie to podłączone. Teraz tylko sobie dostawmy tutaj nasz, faktycznie naszą elektrownię, która by tutaj to zasilała. Ja zawsze tutaj stawiam to gdzieś w tym miejscu. Zawsze ładnie wygląda. Tak, ładnie. No i teraz tak, musimy sobie wymyśleć, w sensie, bo na pewno tą drogę chcę tutaj pociągnąć dalej, bo to jest taka fajna industrii typowo. Droga, która tutaj to ładnie działa. W ogóle sobie zmienię podłączenie. No, tu, ale to jeszcze niekoniecznie w tym momencie. Dalej, tu jest ta droga i tu. Raz, dwa, trzy, cztery. No, zastanawiam się, czy uda mi się to przejechać na tym. Widzę, że się uda. Więc naprawdę dobra wiadomość. Dobra nowina, bym powiedział. I tak, tu bym bardzo... Powiem jeszcze raz. Tu bym bardzo chętnie zrobił przejazd kolejowy, żeby nie było. Tylko ja wiem, że to będzie zabójstwo dla naszych, dla naszej drogi. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, jeszcze raz daj tą drogę. Znaczy, wydaje mi się, że tu będą takie korki dzięki temu się dobić, ale zaraz, spróbujemy, dobra? Żeby nie było. Jak będą się dobić, to faktycznie to przebudujemy, jeżeli nie będziesz tak logiczny, to może zostaniemy. Ale to wątpię, więc... Tu widzę, że to trzeba trochę przesunąć, będzie dobrze. Ale tutaj jest ja. Jest? I teraz tak. Znaczy, nie. Pauza, chodziło mi o to. Wywal to. Raz, dwa, trzy, cztery. Co zrobimy dojazd, no powiedzmy, że gdzieś tak mniej więcej po środku. Teraz tak, odległość idealna byłoby, pierwsze włącz to, po drugie będzie gdzieś dotąd. O, to nie, autosadę tamtą sobie puścimy już normalnie, ale a i tu byłby dojazd z powrotem, z tym, że tutaj nie byłoby oczywiście tego dojazdu, co nie? No, no i tak, tu sobie byśmy zrobili dojazd. Tak, tak, i tu będzie faktycznie dojazd. No ma, no i teraz podnoszmy pociąg, bo tu już właściwie jest ta część zrobiona. No i tak, tu się zrobiły światła. A ja świateł, jak może część z was wie, nie toleruję. No, po prostu nie wiem, po co to byłoby myśliwski. Aha, i widzę, że chyba no nie. Aha, czekaj. Mogę zrobić prosto, ale nie mogę skręcić. A nie, mogę skręcić. No to świetnie. No tak, rzeczywiście, jakbyśmy zrobili to na dobra, już nie będę teraz tutaj kręcić. To byłoby i tak dobrze. Okej, okay, nie. Tutaj sobie zrobimy jakiś ładny wykręt, zakręt również z tym. I tutaj, jak on będzie mieć kawałek taki bardziej prostszy, to sobie wykręci. Ale jest zrobimy dotąd. Ok, stąd. Powiedzmy, że tu dotąd. No i powiedzmy, że ten zakręt nie jest aż taki tragiczny, chociaż tego. Możemy wtedy jeszcze zróbmy jeszcze jedną opcję, żeby to ładnie wyglądało. Ja wiem, że się zajmuję rzeczami, które są najważniejsze, no bo dzisiaj popyt jest no odjechany, no będę mówić, że nie. Ale ci. Dobra, stój. Czemu nie mogę? A, nie muszę z tego wyjść. Dobra. I teraz stąd tu bym dojechał. O! I to jest podłączenie, jakiego właśnie się, jakim gościem się tutaj zajmie. Raz, dwa, trzy. To coś nowego. Dobra, no to jak tak ładnie się przechodzimy, to proszę bardzo. I tu będzie jechać sobie stąd. Stąd powiedzmy, że dojedziesz sobie gdzieś tutaj. I tutaj, no, nie ma bata. Musimy zrobić za pomocą kręta, jest kręta, dobra, świetnie. I linii pomocniczej, jakiś ładny zakręt. Ok, widzę, że się nie chcą pokazać linii pomocnicze. Są. A, tu się gdzieś kończy. Nie, no powinien tego wystarczyć. Okej, okay, tylko to nie są te. To są te. A, i świetnie, i stąd. Dobra, ale czegoś takiego to ja nie będę tolerować. Dobra, to jeszcze raz, bo widzę, że
że Sifis poszło na swoje własne życie. Aha. Okej, okay, widzę problem. Sifis chce zrobić coś, czego... No właśnie, chce zrobić Sifis. Znaczy, no taki jeszcze mostek, to ja... O, taki to mi się nawet podoba, tak? Ale... Co się tutaj dalej chciało dziać, to już mi się nie podoba. No i tu sobie zróbmy, że faktycznie to... Nie, tu jeszcze powiedzmy, że będzie na takim poziomie. I tu faktycznie może już zjechać sobie do takiego i... Okej, okay, i tu widzę, że... Jeżeli tego nie zrobię ręcznie, to tutaj to nie wejdzie. No dobra, ja tu sobie powoli zróbmy na taki dojazd. A co nie? Powoli, powoli, tu sobie damy z wykrętem już. No bo trzeba wykręcić do tej części. No i stąd oczywiście tutaj to przerzućmy. I stąd dajmy, powiedzmy, że daje zmienić dokąd. I tutaj. No, no i tak, tu mamy nasze kredisko, wspaniałe. No przecież nie mogę, nie może być inny niż wspaniałe. I tak, my tu trochę to przestawimy, ponieważ właśnie tutaj mówiliśmy o tym, że tu byśmy postawili sobie nasz ten prom. I my go tutaj postawimy, ponieważ według mnie to jest dosyć dobre osiągnięcie, jakie byśmy tu mogli zrobić. Więc tak, zróbmy sobie tutaj nasz wał, do którego to będzie się wszystko budować. No ale tak, to jest zmiana dobrze zrobiona już. Powiedzmy, że jest git. Dalej, tu sobie postawmy nasz... ten. O, na pasażerski. Zapisuje się, napisało się, świetnie. Na mojej pasażerski postawiamy. Jakkolwiek, ale jest, więc bardzo dobrze. I stąd, no dobra, dotąd sobie dojedziesz spokojnie, a tu będzie trzeba kręcić. Więc tak. Tu jest ten nasz bambajawa, ta pętla. Bambajową pętlę sobie przestawimy dalej. Nie wiem, jak ją sobie nastawimy. Ale chcę, żeby ona dojeżdżała tam trochę dalej, ponieważ tutaj będzie to ładnie funkcjonować razem. No, no i tak, tutaj... Okay, to też jest w sumie ciekawe. Bo tu bym sobie najchętniej postawił ten promowe to, ale to się nie podłączy za Chiny Ludowe. No, to najwyżej sobie po prostu dostawmy tutaj ten nasz przystanek. Do tego przystanku na razie dajmy te promy, żeby dopływały. Okej, okay, dobra, to teraz zrobimy. Stąd do pointu. I stąd daj tutaj, dobra, to jest nieźle. I teraz dajmy, czekaj. Tu podłącz to. No, to się podłączyło. I stąd daj dojazd do tego. No ale tak, to mamy zrobione. Teraz ta ciekawsza część. A mianowicie trzeba wygnąć tutaj trochę terenu. No powiedzmy, że to zrobiliśmy. Ja nawet dosyć małym kosztem powiedział jeszcze. No i tak, tu sobie postawimy naszą stację i stąd będzie właśnie ciekawy wyjazd, bo my tu nie dość, że musimy pojechać na górę, to my tutaj musimy ostro wykręcić. Więc tak, tu jest dobry początek, bo już tutaj sobie pojedziemy dosyć ostro do góry. Z czego tu trzeba będzie... Właśnie trzeba będzie tutaj... Wystrzymy zboże to jedno, no to sobie możemy trochę wyrównać ten teren faktycznie. Ale większy problem to jest, że tutaj muszę zrobić ten ostry zakręt, ja bym powiedział jednak mimo wszystko. Ale widzę, że dla City Stacha nie jest już problem. Okej. No i tu chyba już nawet może mogę trochę do góry jeszcze więcej pójść. Ale no chyba tyle nie powinien być już problem. Okej. I stąd tak, tutaj oczywiście musi... No powiedzmy, że gdzieś tutaj mniej więcej. Czekaj. O, jest. No. Na takim poziomie będzie to sobie wyjeżdżać. I teraz tak, nie wiem, czy jest. I krętą tu byśmy sobie zrobili dojazd. Jeśli tutaj wiadomo, trzeba trochę skręcić, ale... No, chyba krętą to tego nie wykręcę. Bo tutaj trzeba to zrobić bardziej w ten sposób. Tu sobie to ładnie mienie przejedzie. I stąd byłby ładny dojazd. No, stąd, czekaj, dojedzie sobie gdzieś tu. I stąd będzie tutaj. No, to jest w miarę ładny dojazd. Teraz tak, tu sobie to wyrównajmy.
Tu trochę, tu. Nie ma, no i tu jest zmiana już nieźle. Teraz tak, byłoby mi, gdyby udało mi się to przestawić, ale tego się nie uda przestawić, dopóki tu nie ma dworca. Więc sobie postawmy dworzec. I dopóki to się nie przestawi, to nie mamy co robić. Czyli nie mamy jak tego podłączyć. A tak, raz. No, tu sobie musimy niestety zrobić tunel. To się tutaj jest tylko po to, żeby tutaj dostawić to, żeby nie było. O, i powiedzmy, że będziemy czekać. Natomiast tak, mamy nasze bombaje to jeszcze i ja tutaj pociągnę i kończymy już tą modernizację, bo tutaj jest strasznie dużo teraz zrobiłem. A miałem się zająć przemysłem. Więc tak, bombaj nasz najchętniej. Tak, poczekaj, bo tu jest gdzieś stacja metra, co nie? No właśnie. Stację metra bym bardzo chętnie dociągnął gdzieś, ale nie wiem, czy to jest. Jest wykonalne, tak? To tak na pewno. Bo wtedy ten bambojtek zawracał nie było już takie złe, ale. Ale byłoby miło, jakby on. Na to pętlę możemy mu zrobić właściwie tutaj na końcu, a tu podamy jeszcze mu stację jedną. Tu będą blisko te dwie stacje, ale to sam wiadomo. Żeby tutaj po prostu turystów ładnie stąd zabierać. No tak, tu mamy podłączenie i bambaj nasz. No tu będzie musiał sobie jechać ten kawałek. Okej, okay, i gdzieś tu. Gdzieś mniej więcej tutaj przed tym, bo nie możemy dojechać tutaj, bo tutaj nie da się po prostu go przepuścić. Musiałby on inną drogą jechać. A nie będę aż tutaj tak komplikować tej sytuacji. Więc poczekaj. To i dałoby się po prostu go zrobić, żeby zawracał gdzieś tu. O, jest. Gdzieś widziałem ten niebieski. Dobra. Stąd sobie dajmy zakręt. Jak to ci się nie podoba? No, ale poczekaj. To może jeszcze raz. Bo mnie się aż tak to bardzo nie podoba. Mam jakieś. Nie ta w dół kształt. No, to najbardziej ci się spodobało. No, ale nie jest aż tak tragicznie. To będzie i tak później przybudowywane. Na razie nie ma co robić. No i oczywiście tak. Jest w złym kierunku. Jak żeby to było inaczej, myślę, żeby nie mogli tego zrobić od razu tak na pyk. Skąd się znowu? No i tak, gdzieś tam te przystanki, poczekaj, zobaczmy jak one tutaj są ułożone. Tu jest jeden w tą, a tutaj będzie. Jak tu nie mogę tego ustawić? Co ci się nie wydaje teraz? A, tutaj nie zmieniłem. A nie zmieniłem, bo się nie chce zmienić. Tak, a może stąd mi się by udało zawrócić już. Czekaj, tu, nie, bo on tu musi dojechać gdzieś tutaj i tutaj. Zalecić. Nie daleko pojechałem. Tu. Tak, czekaj, tu wystarczyłoby to obniżyć teren i było już o wiele łatwiej. Tu jest jeszcze ten tunel metra. I on chyba w ogóle nie pomaga, ale mniejsza z tym. Dobra. Tu zmień. Świetnie. No i tutaj dojazd. No, to teraz mamy podłączenie. Więc tutaj sobie dorzućmy przystanek w tym kierunku. I tu będzie nadal wysunięty, czyli gdzieś tutaj. Żeby było jakieś tam wejście. A, można włączyć play dzięki temu. Co mnie bardzo cieszy, bo już dosyć długo nie było. I tu sobie zróbmy zjazd jakiś taki. No i dotąd dajmy sobie też, żeby tutaj dalej się budował nasz oczywiście handel. Zresztą były właściwie te mieszkania. Ale nie, tu musi być handel, bo tu jest będzie za głośno. Więc proszę bardzo, budować handel. Tutaj również. I oczywiście to będzie nasza dzielnica. Dalej się tutaj ciągnąć. Tak, i wy nie macie prądu, to wiem, to mogę się do tego spodziewać. Więc wam go dociągniemy, bo nie mam tej innej opcji. No, to tu będzie iść. O, i tu będzie się łączyć, świetnie. No i tak, tutaj ten nasz bambaj powinien jakoś tam w miarę w przyszłości lepiej zbierać ludzi tutaj, bo na razie to wygląda. Ale tak, już nasze plany będą dalej, więc to też jest dobra.
Tylko zmienimy, jak lepiej wyglądać. I tu dopóki ten przystanek się niestety nie przedstawi, to nie mamy co liczyć na to. Z tego co widzę, jakiś już jest. Tak, jest cały czas nieprzystanek. Przystanek. O, jest, przedstawił się, świetnie. I wystarczy wtedy, że go przerzucimy tu. I będzie git i to można wywalić. Więc to też, to i to. Dobra, i teraz jest idealnie. Więc, właściwie możemy dzięki temu wypalić tutaj tych, to jeszcze lepiej. Jeszcze jakieś sklepiki, tak oczywiście, ale niekoniecznie w tym miejscu. I dajmy, żeby się tutaj budowali dalej. No i idealnie. No i tu mamy naszą część, do której w końcu będą jakieś ptamy mogły dopłynąć. A to akurat dosyć naprawdę dobra. To jest nasza Sikolandia. I czy z tego ktoś korzysta? Mam na myśli pociągi. Towarowe. Na pewno będą, muszę się przerzucić chyba, o to chodzi. Będą korzystać z tego. A tu widzę, że ładnie z tych pociągów korzystają. Uuuu. 117 ludzi czeka tutaj. Na tym końcu drugim świata. No to nie ładne. Ale nie ma wolno mi się tam. Dobrze, no to tak jeszcze, żeby tutaj miało działało, bo jest, powiedzmy, tak. Jest tam, dobra. To sobie dorzućmy tutaj to, co jeszcze miałem zrobić. Będziemy kończyć. Raz, dwa, trzy. Czekaj. Widzę, że... Jeżeli nie działa, to tak jakbym chciał. To tak, jeszcze raz. Stąd będzie. Raz, dwa, trzy. Przejdziesz na tym, nie przejdziesz. Świetnie. Tragicznie w sensie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Serio? Okej, to tak, to tu trzeba coś zmienić, bo tutaj tak tego nie pozostawię. Raz, dwa, trzy. Okej. Tak, od tej strony muszę to zrobić. Raz, dwa, trzy. Dojazd dotąd. Co jest nad tym? Jest tutaj, zmienię to teraz na podstawę, żeby nie było. Żeby nie było już na cały dojazd. I nasz pociąg, w sensie teraz nie wejdzie. Tu na pewno, bo jest to, ale wystarczy, że sobie zrobimy dokręt gdzieś tutaj. Okej, jednak. Powiedzmy, że sobie wykręcimy. No tak, no jak tak zrobimy, to już będzie to wykręcone. Tutaj i tutaj, no musimy sobie jakieś zrobić ostrzejsze. Poczekaj. A nie, teraz tutaj jeszcze tak wykręcamy, to właściwie będzie można przeżyć część tego tunelu. Żeby on działał inaczej, ale dobra, to za chwilę. Stąd tu. Powiedzmy sobie dojedziesz gdzieś dotąd i tutaj dojedziesz do tego miejsca. Natomiast tutaj, a nie, tutaj ten tunel akurat musi być taki. Bo dzięki temu tutaj będę mógł zaraz zrobić tą boczną część tej dzielnicy. Zapomniałem. Dobra. Tutaj tak, ale mogę trochę jeszcze zakończyć. Okej, jednak może nie do końca. Czy trzeba to przebudować? O co nie? I teraz. O, teraz dogadam. Teraz możemy się dogadać. Dobra, no i to tak. Jak ja tutaj robiłem tę dzielnicę? Aha, tak. Piku, miku w kominku. No, ciekawie. Że tak, opisał to oczywiście wiadomo, nam tutaj się nie liczy. No to zróbmy tam dzielnik, tak jak była tutaj zrobiona, a później po prostu będę ją wycinać tam, gdzie jest autostrada. No jest tam. No tak, tutaj by powinna być dzięki temu. Że tak, tutaj ta droga akurat na pewno powinna być. Tu sobie zróbmy to na zasadzie. Tak, tu w ogóle powinny być te drogi takie, ale. Ale ponieważ aż tak bardzo tym nie manipulujemy, to. To nie wnikam. No i tak się faktycznie trzeba byłoby dosyć mocno podzielić teraz, ale już nie wiem, jak jest. Czy tutaj jakaś to jest specjalna dzielnica? Nie, wydaje mi się, nie wiem. Ale po znaku mogę wyznaczyć to jako coś takiego. A ma jakieś szpitale czy coś. No i to oczywiście się budować. Wszędzie. A co nie? No poza tym miejscem
I damy wam tutaj ogrzewanie oczywiście. Nie, to nie jest tutaj ogrzewanie. Nie będzie tu po prostu wolno. No to tym lepiej dla mnie, bo będzie taniej. Wiadomo, że chodzi o to, żeby było jak najtaniej. Stąd będzie i z dodatku. Ale tu trzeba jeszcze posuwać mi tą górę dalej. A. Ale co, okrągły. No, teraz się rozumiemy. Proszę bardzo, no i widzę coś tam się już zaczynają powoli budować. Ja tutaj, żeby wam się bardziej spodobało, mogę jeszcze wam park wsadzić. Tak, żeby po prostu lepiej coś. I oczywiście, żeby nie było. Bo może coś było. Tu sobie zrobimy kładkę. Raz, dwa. Czekaj, może nawet taką byśmy musieli dać. No, te kładki mi się bardzo podobają, bo one są bardziej odjechane wizualnie, tak? No, tu widzę, że dojdzie spokojnie i się podłączyło, dobra. Teraz tylko, że ona tutaj powinna wychodzić z tej kratki. No dobra. Raz, dwa, trzy. Dobra, i będzie raz, dwa, trzy. I teraz musimy jakoś tutaj doprowadzić dom. Okej, ładuje się, niech się zrobi. Okej, to sobie wywalimy. Mam pomysł. Mam pomysła. Raz, dwa, trzy. Ja bym się jeszcze tak nie ciągnęło do tych obydwu. Tutaj tu widziałem, że jest żona, a właśnie, niebieskie w sensie. I stamtąd będą po prostu się schodzić do tego miejsca. I mamy podłączenie, mają przejście jakby coś, więc mogą z tego korzystać. I git, gituba. No, przecież to jest czas na maksa, bo tu przecież o to chodzi. No i stąd wiadomo, będzie sobie ta autostrada tutaj. No tak, będę musiał to jakoś jeszcze zamknąć. W sensie tutaj zostawiłem sobie więcej miejsca z tego co widzę niż powinienem, niż muszę. Więc tutaj po wywalaniu tego mogę rzeczywiście tutaj sobie trochę to zrobić, żeby aż tak blisko nie było, ale jakąś tam minimalną przestrzeń zostawić, żeby nie było. Dobra. I jakieś podłączenie z autostradą też byśmy zrobili tutaj. Tak teraz sobie pomyślałem. No tak, tu byłoby dobry zjazd na autostradę. Czemu zjazd, a nie wjazd? Ponieważ jakby tu był, to by mieli zbyt dobre możliwości drogowe niektóre. W niektórych wariantach, więc tego nie możemy zrobić. No natomiast tak, tutaj będzie. O. Tu dwie rzeczy akurat tam wejdą. Nie. Tu jest wjazd, tu jest wyjazd i tutaj będzie właśnie zjazd. Tu. Czekaj. O. Dobra, i tu mamy ładny zjazd i tu dzięki temu będą, czekaj, trzy pasy się ciągnąć i tu będą się zmieniać. Dobra, no i wydaje mi się, że na razie tutaj jest całkiem nieźle. Tak, i tu widzę, że nasza autostrada przechodzi samą siebie. Coś to było do przewidzenia oczywiście. Bo tutaj ja miałem to zrobić trochę inaczej. O, mi chodziło o to. Tylko się powstrzymałem, ale widzę, że jednak nie mogę się powstrzymać. To poczekaj, to jeszcze raz. W sensie oni tutaj sobie już jeżdżą, więc nasz powrót jest w teorii już jakoś tam zaspokojony. Tak, bo oni tutaj wszyscy się teraz rzucili na to od razu. To jest właśnie problem, jaki się tutaj narodził. Ale oczywiście, żeby nie było, ja mam na ten sposób. Stąd dajmy ten, żeby tutaj jechał sobie tak prosto. Tu będzie sobie dojeżdżać do tego miejsca. Tutaj nam tutaj wywaliło. Tutaj akurat można stąd wywalić, natomiast tutaj akurat musi być jakiś kawałek. A tu widzę, że nawet stąd będę musiał go przyjąć. Był zielony. No. Proszę bardzo, macie tutaj tam. Już nie ma ludzi. Macie podłączenie. O, i sobie zrobimy coś takiego po prostu. Więc tutaj nawet możemy dorzucić sobie takie dwa pasy. Żeby się razem ładnie zjeżdżali.
I w teorii to powinno już ich zaspokoić. Zapotrzebowanie. A, z 30 minut to odcinka, bo będziemy właściwie już kończyć. Zrobiliśmy trochę przemysłu. I statki głównie. Które cały czas nie mają prądu. O dziwo. Albo musiało się tutaj najwyraźniej budynki jakieś podnikać. No ewidentnie. No, to sobie na razie tak podłączymy. Tak, bo domki się nie chcę na razie budować. No a to handel możemy jakiś tutaj w sumie zapodać od tej strony. Żeby nie było. O, to coś. O, już zaczęli się rozbudować. No to tak, zawsze tutaj jakieś będą. Te handelki czy cokolwiek to. Tak, proszę bardzo. Zawsze mile widziane. Właśnie, jak korzystają z tej stacji na trawie, z tej stacji ładnie korzystają. Z tych pociągów też mi się wydaje, że ładnie korzystają. I jakieś statki pływają. I to od dwóch stron bym też powiedział. Właśnie, jak tam jest, pociągi korzystają. Jedzie do hop przebudunkowy. No to świetnie. To właśnie o to mi chodziło. I jedzie dalej do dworzec to kolejowy, do którego? Do naszego tego tu bliskiego. No, to bardzo ładnie, przyjemnie to wszystko działa tutaj. Dzięki temu. Okej, okay, zobaczmy jak tutaj jadą pociągi. Jadą pociągi stąd. I tutaj z daleka jest taki. No tutaj dzisiaj popyty w miarę się ładnie teraz, tutaj widzę, że się wyrównują. No mniej więcej ponad połowę już mamy zrobionych tych naszych ekologicznych, ale jeszcze widzę, że dosyć dużo jest do zrobienia. Dobrze, że jest, że mało mamy szansę na przegranie, to tak mi się bardzo podoba. Nie żeby coś oczywiście, ale mi się to bardzo podoba. I tak, jedną jeszcze jedyną rzecz, jaką bym dzisiaj, w sensie, może i nie jedyną, ale tutaj jak ja tam sobie te bambaje, to ja bym tutaj puścił jedną linię jeszcze. Która dojechała właśnie tutaj dojeżdża, jak możecie się domyśleć. Tak dziwnym trafem właśnie patrzę coś na tą stronę. W ogóle czy my tu mamy jeszcze... Nie, my tu zużyliśmy cały ten dworzec, w ogóle zobaczcie, my użyliśmy, to znaczy tutaj autobusowe oczywiście jeszcze tam jakieś miejsca są. Przecież autobusy też tutaj w miarę możliwości wszystkie chcę sprowadzać. To chyba nie jest też takim najlepszym zadaniem z tego co mi się wydaje, ale niech już będzie. Tak, to tu bym właściwie to zmienimy sobie. A na coś takiego. Albo wiecie co, nawet możemy tutaj pójść o krok dalej. I zobaczymy jak będą korzystać z czegoś takiego, bo tutaj jest i pas kolejowy, i chodnik, i w teorii nie ma aż tak dużego ruchu. To się zobaczymy. Wydaje mi się, że nie ma aż takiego dużego ruchu. A przynajmniej taką mam nadzieję. Tutaj mogę sobie ewentualnie pozwolić na większą drogę. Bo tu faktycznie jest ten zjazd na to sklep, chociaż on tam też dużo nie zmienia, ale to sobie pozostajemy na czymś takim. I w teorii dzięki temu powinniśmy mieć po prostu tutaj bus pasy, bo tu jest duży ruch autobusowy, tak? I on powinien nam tutaj pomóc. No a z tego korzysta ładna ilość ludzi. Tu jest nasza jedna stacja metra. To jest, widzę, ładnie obłowiona i tutaj jest kolejna stacja metra, to jest ta inna, więc nie? Tak, one są dosyć... A, i tutaj jest jeszcze ta. No, bo się zastanawiam, czy one tak mają dalekie od siebie odejście, ale nie, widzę, że mają do siebie połączenie, świetnie. Tędy chodzą, tak, i dochodzą sobie do tych naszych przystanków tutaj bambojowych. Co jest dobrą wiadomością, tu jakiś bambaj, widzę, że zajezdni jedzie. Żeby tak zawiesić, to on tutaj musi się na wtedy nieźle jechać. No i ogólnie całkiem nieźle tutaj się dzieje. To tak, tu dopływają te potomy, tak, dopływają. Wydaje mi się, że tutaj one właśnie mogą dosyć ładnie ludzi odbierać, bo tutaj jest trudniejszy dojazd. W sensie tutaj puściliśmy sobie jeden autobusik, żeby nie było. Tu jeździ autobus. Nawet, że powiem, że tu jest dużo, ale pod tym autobusem to jest właściwie tyle. No, ale tak, na koniec dzisiejszego odcinka, tak jak może mówiłem jeszcze przed chwilą, zrobimy sobie ostatnią rzecz. A mianowicie, to jest tylko takie czysto aktualne, później to się oczywiście zmieni, ale po prostu sądzę, że to się może po prostu przydać. Więc tak, stąd będzie sobie tu płynąć do tego miejsca, do tego portu. Do tego portu aktualnie będzie zjazd bambajowy. Pytajcie, jak będzie wyglądać pętka, to już nie ma dokumentów. To tak sobie zróbmy. Byłoby dobrze, jakby zjechał gdzieś tu. Nie, ale ja bym wolał, żeby nie było właśnie... O, coś tego typu. Nie, bo ja nie lubię takich tunelów, gdzie
teorii dałoby się to inaczej zrobić. Okej, widzę, że jednak chyba jest zbyt stana ta gierka. Okej, a spróbujmy ją chociaż trochę złagodzić. Najwidoczniej, że jest trochę za łagodna. A, najwidoczniej. I stan sobie zróbmy dojazd do tego, a był. Oczywiście tutaj bez światła to jakby nie było. No, mamy podłączenie, tak, jest tylko tym towarowy, nie wiem czy ktoś z niego korzysta. Myślę, że pieśni szli do niego. Okej, okay, czyli dźwięku drugiego ruchu nie ma. Przy nim. Okej, okay, jak zrobimy coś takiego, to on się tutaj wyłączy. No szkoda bardzo. Okej, to sobie zróbmy, to musimy tutaj gdzieś. Ten dłuższy zaraz, kawałek. Dobra, i stąd sobie zróbmy jeszcze raz to połączenie. Dobra, to mamy jedyne. I tak, tu musimy zrobić jakąś tam pętlę. I oczywiście ona będzie zrobiona w ten sposób. Tak, żeby nie było, żeby to nie było jakieś dobre zaskoczenie, tak? Ale nie, ale nie bez przesad. Tutaj faktycznie, o, odjedziemy sobie pod takim kątem, żebym mógł tutaj lepiej to zrobić. Idźmy tutaj, powiedzmy, do takiego kąta. O, coś takiego. I tu będzie przystanek bombajowy do zawracania. Stąd sobie przejedzie to wszystko. I chwilowo póki co, bo tutaj nie mamy żadnego połączenia w tą stronę. To sobie nasz bombaj pojedzie tutaj, tu mamy tą pętlę aktualnie, o to tu. Natomiast my go, ja chcę po prostu go. Tu będzie w przyszłości, na pewno coś tu będzie, jakaś dzielnica, czy cokolwiek. Tu musi być coś, co nie? Więc jak tutaj to coś powstanie, to po prostu będzie tutaj to podłączenie, a póki co zrobimy sobie takie podłączenie prosto w to. Bo się zmieniamy, no? Po to, żeby tutaj nasz bombaj mógł zawiesić na tej pętli, bo sądzę, że to może być jakieś dobre połączenie. A, no tak, idzie sobie stąd. A, jeszcze sobie dorzućmy tutaj w prąd. Gdzieś nie wziął. Może tu rzeczywiście jest faktycznie lepiej dorzucić druta niż... Myślę, że jakimś sensownym źródłem. A, i ty potrzebujesz mimo wszystko drogi gruntowej do działania. No. Bym zapomniał. Światła tu oczywiście nie ma. A, macie tego gruntową, macie, więc wszystko właściwie teraz już macie. I tak, jedziesz sobie... Nie, tu damy ci jeden przystanek, bo tu może się przydać mimo wszystko. Tutaj, tu wjeżdżasz w naszą magiczną ulicę, której... Nie wiem, przystanku. Like, really? Hello? Czekaj, czemu tu nie ma przystanku? Czemu tu się będę... Nie, chyba nie. A, gdzieś stali na i tu też są światła, coś się ze światami chyba musiało zepsuć. Ale czemu to nie ma przystanków? O to mi chodzi. No, tutaj dorzućmy sobie przystanek, ewidentnie, bo tu powinien być. Tu po prostu powinien być. Tu. I tu. A może to jest jeszcze za czasów... Tak, ja tu zapomniałem je dodać, bo tutaj jeszcze nie było miasta. O to tu chodzi. I tutaj dosyć dużo, to by musiało na pewno stracić na tym. A tutaj, jak jest przystankami, tutaj już dodałem. No. Przynajmniej tyle. No to jedziesz sobie tu do tego przystanku. Później tutaj. Tutaj. Tu. Tutaj oczywiście. Tu się nie zrobiło jednego świata, więc jest dobrze. Dojedziesz sobie na razie tutaj. I później tutaj wjedziesz w naszą wspaniałą pętlę, po której będziesz się jakoś komunikować. Jeszcze raz jak widzę, to tutaj... O, tu byłby jakiś. Tu. Tu, bo tu będzie w tych samych miejscach przystanki będą oczywiście. Tu jest obok naszej linii meta. Do której jakkolwiek dojechał. Tak, bo my tu dosyć nawet dużo zrobiliśmy w dzisiejszym odcinku, bym powiedział. I stąd sobie wracasz do konia taką samą trasą. W sensie, w miarę taką samą trasą, no to oczywiście w innych miejscach przystanki, tak. Ale ogólnie system przystanków, jak tutaj zastosowałem na tej linii, to jest dosyć dobry. Więc to mnie bardzo cieszy. No, tu. Tu dojeżdżasz sobie i tu ładnie zawracasz.
mamy? Czy możemy kliknąć na tą linię? Jest nasza linia. I są już ludzie, którzy na nim czekają, więc to jest dobra wiadomość. I zobaczmy tam zieloną, bo jestem też ciekawy, czy ktokolwiek z nich tutaj korzysta. Zielona cięcie. Świetnie. Na pewno będzie teraz więcej ludzi z niej korzystać, bo faktycznie teraz ma jakieś większe zastosowania. Dlatego tak już ludzi korzystało z tych autobusów, bo tutaj, tak, bo tu, nie wiem czy wiecie, tu puściłem spadę linii autobusowych i... Co najważniejsze, kolej linową. No, tutaj jedzie sobie stąd i widzę... Ojejku, 322 osoby. Jadą tylko, zobaczcie, tutaj, do tego taką krótką linię. Tak, bo to jest po prostu zaciekły włącznik. On jedzie tutaj, przez to i dojeżdża tutaj do stacji metra. No, a ostatnie co patrzymy to na linię metra, czy nie potrzebują jakiejś, mamy parę linii metra. No, na ta linia metra, tak, nie ma się dobrze. Jeszcze raz. Gdzie to jest? To jest tutaj. No, opróżniła się całkowicie, jest dobrze. Tutaj, tu jest gorzej. Tu jest dużo ludzi. No, opóźniło się całkowicie. No, ale to jest dobrze w takim wypadku. Pociągowa? Czekaj, pociągowa, zobaczmy w sumie. Pociągowa, no powiem wam, że całkiem nieźle, coraz lepiej sobie radzi pociągowa. Ale pociągi dużo zawiadają, to są, wiecie, jak skręki, ja to sobie często z skrękami, więc wiem mniej więcej jak to jest. Tu dorzućmy sobie do 200%, bo to jest duża główna magistrala metra. Tu jest coś nie tak. Tu jest jakiś jeden przystanek, był taki nie tak. A tutaj, no tak, i stąd się rozjeżdża się wszędzie. To poczekaj, tutaj dorzućmy... czekaj. Tu dorzućmy sobie, nie wróć. I ostatnia linia metra, która jest widzę naprawdę na fali. Okej, w tych miejscach jest 80 osób. Tu też dorzućmy sobie do 200. Tak, bo tu jest przez to, że te pociągi, one odgrywają faktycznie znaczną rzecz, ale one mimo wszystko jakby dojeżdżały do tego naszego tutaj centrum przesiadkowego, gdzie tu chyba jest miejsce, to o to by faktycznie zrobiło. Może to jest plan. To jest plan, żeby... Poczekajcie, ja sobie tutaj zrobię dzielnicę, aby nie zapomnieć o tym. I nazwę ją jako dworzec. I to może być coś, bo wtedy tu będzie dobry przesiadkowy. Znaczy bardzo. Tu będzie dworzec, jeżeli się uda, i bym go po prostu jakoś tutaj wstawił. I jeżeli jakoś tutaj jechały, tu gdzieś jeszcze byśmy stację wstawili, tu jest na przykład jakieś miejsce na stację. I tutaj by sobie dojeżdżał i stąd by sobie przejeżdżał tu na przykład do stacji. No wiecie, no to tak jak są trzeba po wąskich, ta stacja jest właściwie dosyć dziwnie ustawiona. Na tym będziemy mogli sobie pokombinować oczywiście jeszcze. Dobrze, jeśli odcinek wam się podobał, zobaczę, tak? Żebym się zdziwiony, jeżeli nie. Ale tak czy siak, jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, możecie kliknąć subskrybuj i ten dzwonek, zobaczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. To będą się pojawiać oczywiście już niedługo w kolejnych dniach. Nie wiem kiedy, ale... Bo teraz znowu będę... Bo teraz dużo nagrywam odcinków poza prawem. Zawsze chciałem z majem. Ponieważ póki jest Wetrilla, próbuję wykorzystać wszystko. No mamy, no i teraz sumując, kończymy ten dzisiejszy odcinek. No, to sobie wywalmy, bo tutaj ta zatoczka chyba nie ma już najmniejszego sensu, no bo tutaj właściwie teraz już nic ja. Co się miałoby jeden sens, gdybyśmy... Tak, byli tutaj koniecznie. Ale nie. Nad tym nie myślimy już dzisiaj, bo tutaj pływają nowe statki. I pasażerskie, o, płynie pasażerski jeden, tutaj widzę, no jak nie widzi, ten tutaj ładnie, ile ludzi płynie do naszego miasta? Pełen. No, zobaczmy, ile płynie i kończymy. Płynie. Dopłynął. No, widzę, że ładnie. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć! I'm going to go to the next one.